Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan wraz z przedstawicielami biznesowymi USA przedstawiła raport dotyczący stanu obecnego i perspektyw współpracy gospodarczej Polska-Stany Zjednoczone. Dokument jest kontynuacją spotkania między prezydentem USA Barackiem Obamą a premierem Polski Donaldem Tuskiem oraz efektem pracy Amerykańskiej Izby Handlowej PKPP Lewiatan oraz Polsko-Amerykańskiej Rady Biznesu. I myślę, że to jest bardzo dobrze, że właśnie jest kontynuacja i to, że ten raport jest dużo grubszy, pokazuje rzeczywiście, że jest bardzo wiele spraw merytorycznych, które dla Polski, dla Stanów Zjednoczonych są ważne i o których myślę w czasie tego szczytu będziemy 20 czerwca rozmawiać. Ambasador USA w Polsce Lee Feinstein poinformował, że wynikiem spotkania Obamy i Tuska będzie szczyt gospodarczy, który w Warszawie odbędzie się 20 czerwca 2012 roku. Od 2003 roku dużo się zmieniło w relacjach polsko-amerykańskich. Dostrzegam większe zainteresowanie Polską amerykańskiego biznesu, poinformował Lee Feinstein. And I also have the privilege of traveling around Poland. I've been to all of the voivodeships and I make a point of visiting American businesses wherever I go. Ambasador dodał, że jednym z obszarów, na którym chciałby się skupić, jest napływ inwestycji polskich do Ameryki. Stany Zjednoczone są magnezem, jeżeli chodzi o te kwestie, a Polska w dalszym ciągu bardzo mało inwestuje na amerykańskim rynku. And there are some numbers in this report. Earlier numbers put the number of Poles who are employed directly or indirectly by American firms at between 300 and 400,000. Celem czerwcowego szczytu będzie to, aby oba rządy spotkały się ze społecznościami biznesowymi Polski i Stanów Zjednoczonych. Obecna na spotkaniu wiceminister gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik podkreśliła, że relacje polsko-amerykańskie są bardzo ważne. Poinformowała, że Ministerstwo Gospodarki docenia fakt, jakim jest zatrudnienie Polaków przez firmy ze Stanów Zjednoczonych. Faktycznie najbardziej doceniamy wkład, jaki do tej pory został włożony w zatrudnienie w Polsce i cieszę się, że pan ambasador to wymienił. Nie tylko były to miejsca pracy w dużej liczbie, ale miejsca pracy, które są wyjątkowo atrakcyjnymi miejscami pracy, że tak popatrzę tu na IBM, który siedzi naprzeciwko mnie, ale też wszystkie inne firmy, które bardzo doceniamy, że są na naszym rynku. Wiceminister podkreśliła, że resort gospodarki zmienił podejście co do promocji gospodarczej z uwagi na propozycje przedstawione przez instytucje otoczenia biznesu.